Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 15 kwietnia, dziś, dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja i Szwajcaria. Uwaga, Kosmos. W Strasburgu zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie, jaką rządowi Szwajcarii wytoczyła grupa 2000 kobiet. Powód: nieosiągnięcie przez władze Szwajcarii zadeklarowanych celów klimatycznych oraz niełatanie luk prawnych w ustawie dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 19-osobowy skład sędziowski orzekł, że szwajcarski rząd jest winny naruszenia, uwaga, praw człowieka wyrażonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a konkretnie artykułu 8 Konwencji o następującym brzmieniu: Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Uznanie ochrony klimatu za tzw. prawo człowieka to zupełnie nowy rozdział i może być wykorzystywane we wszystkich krajach Rady Europy. Watykan Dykasteria Nauki Wiary opublikowała dokument pod tytułem Dignitas Infinita. Choć przygotowany został m.in. przez ultraliberalnego prefekta dykasterii, kardynała Wiktora Fernandeza, sam w sobie jest zaskakująco ortodoksyjny. Dignitas Infinita, który wywołał złość w liberalnym świecie, zawiera jednoznaczne i dobitne potępienie aborcji, zarówno pod względem moralnym, jak i prawnym. Dokument porusza ponadto takie kwestie jak eutanazja, Ubóstwo czy wojna, potępiając surogacje, tzw. korekty płci czy ideologię gender. Niestety dokument zawiera także błędy, między innymi konsekwentne potępianie kary śmierci. Przedstawiciel New Way's Ministry, progejowskiej, amerykańskiej organizacji założonej w latach 70. XX wieku przez jedną z zakonnic, pan Francis de Bernardo, stwierdził. Watykan ponownie wspiera i propaguje idee, które prowadzą do rzeczywistej krzywdy fizycznej wobec osób transpłciowych, niebinarnych i innych osób LGBT. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętego Justyna, męczennika. Urodził się on około roku setnego we Flawii Neapolis w Palestynie. Był filozofem i apologetą, jednym z najstarszych pisarzy chrześcijańskich. Jego ojciec był Grekiem lub Rzymianinem, a sam Justyn wychowywany był jako Poganin. Podczas studiów filozoficznych zetknął się po raz pierwszy z chrześcijaństwem, a około roku 130 czyli w wieku około 30 lat przyjął Chrzest. Miało to miejsce najprawdopodobniej w Efezie. Po wielu podróżach, osiadł w Rzymie, gdzie pracował jako nauczyciel w założonej przez siebie szkole. Około roku 165, 65-letni Justyn został oskarżony wraz z sześcioma swoimi uczniami o wyznawanie chrześcijaństwa. Stanął przed sądem prefekta Rzymu, a następnie został ścięty mieczem. Święty Justyn jest autorem koncepcji objawienia, która dostrzega w przed i pozachrześcijańskich naukach filozofów obecność słowa Bożego. Logosu, w postaci ziarna słowa. Jak pisał, Logos zaszczepił swoje nasienie całemu rodzajowi ludzkiemu. Justyn bronił też chrześcijańskiej nauki o cudzołóstwie oraz o wartości dziewictwa. Był również autorem jednego z najwcześniejszych opisów mszy świętej, sprawowanej w Kościele Pierwotnym. Belgia i cała Unia Europejska. W miniony czwartek na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego przegłosowywana była od dawna zapowiadana rezolucja w kwestii wpisania do unijnej karty praw podstawowych tak prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji. W tekście rezolucji wprost wezwano Polskę oraz Maltę do uchylenia przepisów dotyczących zakazów i ograniczeń aborcji i priorytetowe potraktowanie wysiłków legislacyjnych w celu jak najszybszego zapewnienia pełnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Co znamienne, rezolucje opublikowano tego samego dnia, w którym w polskim Sejmie rozpoczęto procedowanie aż czterech projektów ustaw ułatwiających dostęp do dzieciobójstwa. Za rezolucją głosowało 336 posłów z frakcji Lewicy, Socjaldemokratów, Liberałów i Zielonych. Przeciw było 139 deputowanych, a 39 wstrzymało się od głosu. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. 5 kwietnia w programie Sprawki Okiem Katolika Extra polecałem jedną z najważniejszych książek, jakie przeczytałem w życiu. Z uwagi na to, jakie znaczenie może mieć ta książka dla naszej polskiej walki z tak zwanym postępem, chcę powiedzieć o niej jeszcze kilka słów tutaj w Sprawkach Rano. Autorem książki Działanie jest Jean Husset, który już od czasów międzywojennych organizował we Francji działalność grup broniących tradycji. Śmiało można powiedzieć, że cały ruch tradycji we Francji mógł tak dobrze się rozwinąć właśnie dzięki jego przemyślanej pracy. Katolik w książce Działanie odnajdzie nie tylko opis celu, ale także dający się wdrożyć w codziennym życiu plan działania i schemat środków pozwalających ów cel osiągnąć. Wszystko to służy odpowiedzi na pytanie, jak żyć na co dzień, aby jak najskuteczniej przyczyniać się do odbudowy chrześcijańskiego porządku. Jestem przekonany, że wielkim pożytkiem dla Polski Byłoby, gdyby jak najwięcej osób przeczytało książkę Działanie. Z kodem „Sprawki” otrzymasz, mój drogi słuchaczu, zniżkę aż 20% na książkę Działanie. Jak i wszystkie inne książki doskonałego wydawnictwa Andegavenum. W tym celu kliknij w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego odcinka. Jean Laissez. Działanie. Walia. Anglikański pastor dr John Gillibrand zapowiedział wprowadzenie dość innowacyjnej usługi w swojej parafii. W kościele św. Dawida nieopodal Swansea, odprawiane będzie tzw. piętnastominutowe nabożeństwo przeznaczone dla osób pracujących, które nie mogą spędzić więcej czasu w świątyni. Pastor chce przez tę, jak sam to nazywa, mikrousługę przyciągnąć wiernych po tzw. pandemii. Powiedział, jako proboszcza uderza mnie to, w jak wielkiej presji znajdują się nasi parafianie. Dlatego wpadliśmy na pomysł krótkiego nabożeństwa. To nie będzie dłużej ani krócej niż 15 minut. Chodzi o to, aby ludzie wracający z pracy mogli znaleźć w kościele miejsce na ciszę, modlitwę i refleksję, a potem wrócić do domu i obowiązków. Uganda. Trybunał Konstytucyjny Ugandy wydał wyrok w sprawie głośnej zeszłorocznej ustawy o przeciwdziałaniu homoseksualizmowi, zakazującej praktyk homoseksualnych oraz propagandy LGBTQ i wszystkie inne literki. Trybunał zakwestionował część przepisów dotyczących penalizacji wynajmu pomieszczeń na akty sprzeczne z naturą, ale ostatecznie sama ustawa nie została unieważniona. To wywołało niezadowolenie Stanów Zjednoczonych, rzecznik Białego Domu, lesbijka pani Karin Jean Pierre stwierdziła, że orzeczenie jest niewystarczającym krokiem w kierunku ochrony praw człowieka. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział 2: Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 28: Religia, jej akty wewnętrzne, pobożność, modlitwa, jej natura, konieczność, formy. Modlitwa pańska, czyli Ojcze nasz i jej skuteczność. Jaki jest ten porządek próśb w modlitwie pańskiej? Ze wszystkich naszych pragnień, pierwszym powinna być chwała Boża. Gdyż jest ona celem wszystkich rzeczy. Następnie, abyśmy mogli współpracować w jak najdoskonalszy sposób z tą chwałą, musimy pragnąć tego, by pewnego dnia dano nam wejść do nieba na całą wieczność. Taki jest sens dwóch pierwszych próśb Ojcze nasz, czyli gdy mówimy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Chwała Boga w nim samym. I nasz w tej chwale Boga udział będzie pewnego dnia ostatecznym zwieńczeniem naszego życia. Tu, na Ziemi, podczas naszego obecnego życia, musimy pracować na to, byśmy byli godni tego dostąpić. Dlatego mamy przed sobą tylko jedno zadanie do wykonania wypełniać we wszystkim, tak doskonale jak jest to możliwe wolę Bożą. Jest to przedmiotem naszej prośby, gdy mówimy: Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jednakże, aby móc wypełnić tę wolę w sposób doskonały, potrzebujemy pomocy od Boga, który wspomaga nas w naszej słabości, zarówno jeśli chodzi o potrzeby doczesne, jak i o potrzeby duchowe. Prosimy o taką pomoc, mówiąc: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Byłoby to wystarczające, gdybyśmy nie musieli jeszcze zmagać się ze złem, będącym dla nas przeszkodą w osiągnięciu Królestwa Bożego, wypełnianiu woli Bożej lub w zapewnieniu nam rzeczy, których w obecnym życiu potrzebujemy. To przeciwko temu potrójnemu złu prosimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dlaczego mówimy na początku tej modlitwy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie? Mówimy to po to, by wzbudzić w sobie bezgraniczne zaufanie, gdyż ten, do kogo się zwracamy, jest Ojcem, który królując w niebie, nad wszystkim panuje swoją mocą. Czy należy często odmawiać modlitwę Ojcze nasz? Trzeba żyć bez ustanku jej duchem i odmawiać ją od czasu do czasu. Tak często, jak tylko warunki życia nam na to pozwalają. Czy jest rzeczą zupełnie nieodpowiednią, bez względu na okoliczności, w których się człowiek może znaleźć, by choć jeden dzień ubiegł bez odmówienia tej modlitwy? Tak, jest rzeczą zupełnie nieodpowiednią, bez względu na okoliczności, w których się człowiek może znaleźć, by choć jeden dzień ubiegł bez odmówienia tej modlitwy. Czy tylko do Boga powinniśmy kierować nasze modlitwy? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W sobotę 6 kwietnia pan Jan Pospieszalski opisał na portalu X niedawną rozprawę profesor Doroty Sienkiewicz przed naczelną izbą lekarską. Pani doktor zarzucano, że jako lekarz nagrała film skierowany do uczniów, w którym zaapelowała, aby rozważyli czy w ogóle przyjmować cudowny eliksir w ramie, gdyż zachorowalność na jedyną słuszną chorobę w historii człowieka wśród dzieci jest znikoma. Sąd lekarski w Białym Stoku pozbawił ją prawa do wykonywania zawodu lekarza. W związku z czym kolejną instancją była naczelna izba lekarska. Redaktor pospieszalski poinformował, że wszyscy sędziowie ze składu przyjmowali dotacje, granty i honoraria od koncernów farmaceutycznych. Dlatego obrońca oskarżonej wystąpił o wyłączenie wszystkich sędziów ze składu orzekającego. Rozprawa została odroczona aż do 28 listopada. Ponownie Polska. Marcowa nowelizacja przepisów postępowania cywilnego może doprowadzić do zmniejszenia liczby spraw rozwodowych. Liczba ta radykalnie wzrosła w czasie tzw. pandemii, gdyż z powodu przepisów sanitarnych sądy mogły orzekać w sprawach rozwodowych w jednoosobowym składzie sędziowskim bez obecności dwóch ławników. Sprawy rozpatrywane były dodatkowo zdalnie, dlatego w roku 2020 spraw rozwodowych w Polsce było aż 241 tysięcy, a rok później ponad 268 tysięcy. Nowe przepisy likwidują taki tryb przeprowadzania postępowań w sprawach o rozwód, a media wskazują, że lekkie utrudnienie postępowań rozwodowych może, na co mamy nadzieję, skutkować spadkiem ich liczby. Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że prowadzenie rozprawy z udziałem sędziego bez ławników nie jest zgodne z prawem. Dlatego może okazać się, że orzeczone w minionych latach rozwody są z mocy prawa nieważne. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o Internecie. Czy i jak katolik powinien korzystać z internetu? Czy warto używać mediów społecznościowych? W tej krótkiej rozprawce chciałbym opisać naturę tych narzędzi. Mówi się, że narzędzie samo w sobie nie jest dobre lub złe. Noża można użyć do rzeczy bardzo złych, jednocześnie nie można wyobrazić sobie sensownego życia zupełnie bez użycia noży. Jednak w przypadku noża każdy człowiek, przynajmniej dorosły, bez problemu może sobie wyobrazić, co złego można nim zrobić. Pytanie, czy w podobnym stopniu rozumie, co można zrobić internetem. Przyjmując, że życie bez internetu w XXI wieku jest jak życie zupełnie bez użycia noża w kuchni. Myślę, że warto rozumieć naturę internetu, podobnie jak rozumie się naturę noża. Internet dziś jest czymś innym niż większość ludzi chyba intuicyjnie myśli. Bardziej niż niemal nieskończoną studnią informacji oraz niemal nieskończoną siecią połączeń między ludźmi i podmiotami. Dziś internet stał się przede wszystkim narzędziem wpływu i reklamy. Reklama to pewnie nie brzmi dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, zbyt groźnie. Pomyślmy jednak, czym dziś jest reklama. Pierwsze reklamy polegały na zachęcaniu człowieka do kupna czegoś, czego i tak potrzebował: potrzebujesz jednej pary butów, kup nasze. Szybko jednak reklamodawca pojął, że od kup nasze buty większe zyski przyniesie mu dlaczego tylko jedna para, powinieneś mieć dwie, trzy lub sto par butów. Szybko skończyło się jedynie namawianie na swój produkt wprost, a zaczęło się zmienianie tego co człowiek myśli. Od tego czasu do dziś wydano miliardy, pewnie setki miliardów dolarów na pełną optymalizację tego narzędzia, z poznaniem wszystkich zakamarków ludzkiej psychologii co i jak i kiedy podawać człowiekowi, żeby zmieniać sposób jego myślenia. Równolegle zawsze istniała jakaś forma propagandy, i tutaj też poczyniono przez wieki wielkie postępy w manipulowaniu człowiekiem. Dopiero jednak, gdy ci, którzy mają cele propagandowe, mogli zacząć korzystać z niesamowitego dorobku marketingu zmieniającego ludzkie myślenie, powstało dzisiejsze oblicze internetu. I niesamowite jest to, że większość z miliardów codziennych jego użytkowników chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, że wchodząc w internet od razu znajduje się oko w oko z najbardziej wysublimowaną, dopracowaną i wciąż rozwijaną. Maszyną, której celem jest zmiana myślenia internauty. Ktoś powie: Ja to wiem i mi tam nikt nic nie wciśnie, ale najczęściej moim zdaniem wynika to z nieświadomości tego, jak te narzędzia są dopracowane i że dawno już przestały one przemawiać do świadomości człowieka, teraz od razu przechodząc do pracy nad podświadomością. Komu ma służyć ta zmiana myślenia? Temu, kto jest po drugiej stronie. Na pewno nie Tobie. I podobnie jak gdy małe dziecko bierze po raz pierwszy do ręki nóż, dobrze, żeby był ktoś obok i tłumaczył, że serek kroimy, a swojego paluszka nie kroimy. Podobnie dziś warto uświadamiać internautów. Ktoś może się oburzyć. Dlaczego mówisz o dorosłych ludziach, jakby byli nieświadomymi dziećmi? No więc z moich obserwacji wynika, że nawet bardzo wykształceni ludzie nie mają pojęcia, w jakim stopniu ich poglądy nie są tak naprawdę ich. Według mnie właściwe korzystanie z internetu możliwe jest dopiero, gdy internauta nauczy się obchodzić z internetem podobnie jak nauczył się obchodzić z nożem w kuchni. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć, napisz proszę, czy według Ciebie trochę przesadzam, lub bardzo, mówiąc, że internet jest dziś doinwestowaną miliardami dolarów machiną, używaną przede wszystkim do zmiany naszego myślenia. Mario. Posłuż się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika, rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć finansowo zespół z Prawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w niedzielę, czyli wczoraj, została odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. O terminie kolejnej poinformuję wkrótce. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Justynie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, jęłam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro zostań z Panem Bogiem.